Była taka sytuacja, że się zebrało towarzystwo pod oknami kilkunastu młodych chłopaków. Bo się zorientowali, że jesteście na ich terenie. Tak, no i nie wiemy, jak by było, gdybyśmy wyszli. No, skończyło się interwencją policji. Część z nich była nietrzeźwa. Zostali zabrani przez policję, spisani. Co krzyczeli? Dorwiemy was. A. To oni, widzę ich, oni. To ci z Sosnowca. Nie możesz nawet spokojnie iść do fryzjera. Też komentowano twoją fryzurę na konferencji prasowej. No, ja nie byłem u fryzjera. Ja się sam w domu ufarbowałem. A to było po to, żebym mógł wyjść normalnie. Bo jednak zmiana koloru włosów wystarczyła przynajmniej na Na tyle, że chwilę. mogłem iść do sklepu po chleb. A proszę sobie wyobrazić siedzenie miesiąc w domu, zamknięty cały czas w czterech ścianach. Bo nie można nigdzie wyjść, bo ludzie rozpoznają, zaczną krzyczeć. Zresztą fotoreporterzy nie dawali spokoju. Wystarczyło do okna wyjść w kuchni, żeby zaczęli zdjęcia robić z parteru. Więc ta zmiana koloru włosów była po prostu no musem. Nie miałem innego wyjścia. Jeśli chciałem normalnie gdzieś wyjść czy na widzenie do Kasi, to musiałem to zrobić.